No dobrze, i teraz tak. Ciemność i widok na PS dla stucha. Tadam. Jak ktoś tam robił sobie przerwę. Czas na siódmego kolosa w przepięknej grze wzruszającej o tym, jak głupi człowiek robi tyle dla Lachona i to się na stówę źle skończy, bo to jest gra bardzo realistyczna. Zawsze tak jest. Człowiek się stara, a tam potem jest dupa. No ale na razie wierzymy w te ideały. Szukam jeziora, za którym będzie kolos. I to się utłucze. To mam nadzieję będzie szybka, krótka piłka, bo jestem już w tym dobry, jestem rozgrzany. Tylko rzuć kolosa numer 5. A zaraz rzucę. W sumie mógłbym teraz rzucić, bo pewnie się zbugował mechanizm rzucania na drugiej. Tyle. I tam nawet coś świeci już. Tu jest jezioro. To ciekawe, skąd się tu w ogóle... Czy to jest realistyczne? Takie jezioro może istnieć? No jest jezioro. Sorry, tylko żeby koń mi tu nie zjechał. Pojadę tędy, tu z objazd. Człowiek się stara, na koniec jest dupa, ktoś tam mówi. Że pozytywne... Nie dupa to nie jest obraźliwe sformułowanie, tylko... Dupa, czyli że taka kapa, czyli takie... dziadostwo, prawda? Że się stara, stara, a tutaj niestety nie ma szczęśliwego zakończenia. Tak podejrzewam. Teraz tej koni... O! To jest ładny skok koniem. Zatkało? To było dobre. Za jeziorem, tędy. To jest taki jak krakowski ten... skałki. W sensie zakrzówek, że to będzie takie, to jest takie jezioro za... O! I tam już widać jakieś dziadostwo w tym. Kiedy Kraków wyda ostatniego smoka ze Skyrima? Ej! CD ma teraz oddział w Krakowie. Oni pewnie zrobią smoka. Teraz to jest beznadziejna jaszczurka. Tam jest ten most śmieszny. Natomiast... No, tam coś się dzieje. Że obudzi się tam... Tak, tu jest motyw Śpiącej Królewny. I tam dzisiaj mówi, że się obudzi się i zostawi dla innego. Dokładnie. Będzie friend zone. Okej, no dalej idziemy. Ktoś mówił, że przy kapliczkach często by pojawiają się jaszczurki. Nie będę zapisywał, zapisywanie jest dla słabych. Bo kapliczka to jest taki... No widać, że GTA rżnęło, chociaż... No nieważne. Czy byliście The Last of Us? Tak, ale wieczorem. Po 22. Czy te jaszczurki są wysokobiałkowe? No nie wiem, jak to jest taka wielka, wielka sympatia do białka. Ja jej nie podzielam. Nie znam się, czy gra jest realistyczna, nie? Więc... jaki składnik oprócz treningów może wpłynąć na wytrzymałość człowieka i może zabrać ta jaszczurka? Ja nie wiem, ja tutaj nie będę udawał specjalisty od wszystkiego. To jest dźwięk niestety wiertarki. A, to mnie wybija z rytmu. Nie wiem co powiedzieć, wiertarka mi zepsuła humor. Zaraz, tu mnie jeszcze nie było. To jakaś katastrofa ekologiczna, bo drzewa podniszczone. Ale droga dobra. I tu jest kaplica. Nie zapisuję, bo tutaj no, śmierci nie przewiduję. Szukamy jeziora. Są ruiny. Czy koniem da się rozwalić mur? Nie, koń zakręca. Trochę głupie, jakby go rozpędzić, to by powinien rozwalić. Duży jest ten koń. Czy to były schody? Tak. Koń zjechał po schodach. Zbiegł. Przewiduję, znając zagadnienia związane z geologią, że jezioro będzie niżej, bo woda spływa. To jest bardzo też przydatna wiedza.
Chyba tam, tędy, tak na oko. Pies przebije mur. Ej, widziałem, jak ktoś widział pewnie ten super zwiastun nowego Call of Duty, czy tam materiał, to ten pies faktycznie przebijał mur. No nic, nawalam w tego konia i tyle. Okej, okay, tam śmierdzi jeziorem. Bo jest jasno, jest tak, no zobaczymy. Jakaś zielona mgła się wkrada w to wszystko. Coraz dłuższe te podróże się w ogóle robią. Czy studiowałem hydrologię, że wiem takie rzeczy. Oglądałem dobre materiały, gdzie się wypowiadali specjaliści od wody. To nawet było w telewizjach, telewizja jeszcze była dobra. I puszczała takie popularno-naukowe pozycje. No i nie wiem, no i miała być woda, a tutaj skały. Ale tam coś się dzieje, są jakieś kręgi. Zaraz, jak wyciągnę teraz, to drogę wskazuje tam. Tu brakuje prostego przyrządu, który jest nazwany kompasem. No zaraz. Tu jest na szczęście skrót. Czy oprócz Last of Us gdzieś coś będzie? Unikam Last of Us, bo w niedzielę miał przynajmniej tam pograć. Czy coś oprócz Last of Us? Nie, ja sobie chcę to skończyć w końcu i mieć spokój. To nie jest przymusowe, tylko po prostu ta gra mi się podoba. Dlatego chcę sobie ją tak mieć w spokoju, żeby tam nie mieć świadomości, że muszę zaraz kończyć i tak dalej. Sobie siąść i w końcu zrobić z tego małego gówniarza, który jest jeszcze tam dopiero co tam jakoś rozwijającą się kobietą człowieka. Wyczaskać po gębie, żeby nie peskowało i tyle. No ale to mam nadzieję, że gra mi pozwoli takie coś zrobić. Czy ja dobrze jadę? Czy to światło w ogóle? Policzmy te promienie. Raz, dwa, trzy. Pewnie jest zależność między tego, ile zarażnąłem kolosów, a ilością promieni. Coraz gorzej tutaj. Mam wrażenie, że tu byłem, bo pamiętam drzewa. Tylko ostatnim razem źle skręciłem. Nie wiem, czemu jest takie w ogóle chamstwo. I człowiekowi źle pokazuje, ten miecz się nagle rozpaćkuje. O, proszę. I taki syf, ostatnim razem źle pokazywał. O, aż zadrżało z wrażenia. I mam wrażenie, że tu na diaska byłem. Tak, déjà vu tak zwane. Tylko no jak nie było i jak jeziora nie było, tak nie ma. I ostatnio tędy od tutaj odbiłem, tu były schody. I pojechałem w lewo, teraz pojadę w prawo, już nie dam zrobić jeszcze raz w to frajerstwo. Przepraszam. Nic nie widać. To jest dużo ambitniejsza gra od Red Dead Redemption, tam był tandetny GPS. A tutaj trzeba samemu szukać. Ja się nie wracam. Mówi się déjà vu. Nie, jest jakiś syf. Jezioro, no zgadza się z jeziorem. Tylko w jeziorze już zatłukłem jednego pajaca. To padło i nic z tego nie zostało. Tylko to jest za jeziorem. Zaraz, z najbliższym w lewo i będzie dobrze. No i takie kucowanie. Tak zmieniając temat radośnie, jak ktoś to ogląda w czwartek, czyli na żywo,
To byli to Company of Heroes. Coś tam było o zatopionej świątyni. No było, to jest ściema. Oszukują człowieka i tyle. A w ogóle jest mapa, może coś wreszcie rzucić na nią okiem. To jest start. Jestem tu. I co to mi pokazuje? Że tutaj czarno na białym, jak w pysk strzelił z morda kolosa. Nie, tak, tu był jeden kolos. Nieopodal jeziora. A drugi byłby gdzie? Tu był jeden. Aha, są znaczone miejsca kolosów. Pewnie się układają w gwiazdę Dawida. Tam jest jeden, tu jest drugi. No teraz w prawo, no tak. Na oko. Zadzwoń po taksówkę. To jest, niestety, to nie jest tak tanie wyjść jaszczurka. Ja zabijam tylko te z białymi ogonami. No i jestem tu. I teraz ewidentnie, chyba że skręcę w lewo. Bo w lewo mnie jeszcze nie było. Koń jakoś zwalnia mi. Jaszczurka normalna. No i coś tutaj wygląda w miarę elegancko. Chyba że znowu będzie lipa. I nie wiem, czy to nie jest w ogóle miejsce początku mojej... Chociaż... No nie, no to jest złe miejsce. Gra chce, żebym wjechał w ten. Tu. Czyli gdzie tak naprawdę? No mi się wydaje, jakby zbliżyć, że gdzieś tu. No się wróciłeś. No wiem. Takie duże i tego nie widać. Te kolosy są za małe. Powinien być takie wielkie, żeby to było wystawało zza horyzontu. Tak, zagwizd to pies przybiegnie. Dokładnie. Nie, ja nie czytam tam spoilerów oczywiście. Tam już bym czytał tego. Każdy głupi znajdzie tego kolosa, więc ja też znajdę. Kiedyś. Mamy całą noc. Znajdę kolos, choćby nie wiem co. Pewnie na tym polega właśnie zadanie. Żeby go znaleźć. Spokojnie. Teraz tak, tutaj póki jest dobra pogoda i mieczyk jeszcze coś wskazuje. Tam jakaś droga górą w ogóle biegnie. Tędy. Jak na razie pro. Tutaj przez tę ścianę jakby się przebić. Czyli... No tu, no proste. Ewidentnie prosto tutaj już jest. W lewo i do góry, albo w prawo i do góry. Tyle. Zacznijmy od w lewo i do góry. Bo tu jest prosty zjazd. Tylko że nie ma oczywiście w lewo, więc trzeba jechać tędy. Zabić to Cyquest. Tak, to oczywiście nie jest najtrudniejsze. Dużo osób tego nie, do tego nie wydali na PC-cie, bo właśnie nie ma takich ułatwień dla PC-towców. Na PC-cie by od razu chcieli radarek, myszkę, klawiaturę i tak dalej. Tutaj trzeba kombinować. Jakbyście wiedzieli, jak się trudno tego konia operuje na padzie. Bo to wibruje. To jak prawdziwy koń. Teraz tu w lewo. Czy będzie na końcu boss? Tak. Zabiję go, powiem więcej. Brodacz zabity, latający zabity, a twórcy zaskakują. Teraz będzie nie wiem co. Jak się ma ta droga do mapy? Jaka droga? Tu jest jaszczurka. I żyje, czyli tutaj się zgadza, bo byłem... Koń jakoś tak dziwnie mi tutaj... zwalnia. No, i widzimy, że tutaj
Na najbliższym zakręcie skręcić w prawo i będzie. Wibrujący koń. Nie chodzi o wibrujący, tylko to w pełni oddaje wrażenia. Jak się podskakuje, jest to dam. Ja to czuję. Że innymi słowy, gdyby sobie pada podłożyć pod dupę, to by dupa bolała. Nie jeździłem na koniu. Przynajmniej tak hardkorowo, więc nie wiem jak to jest, ale zakładam, że jak tak koń podskakuje, to nie jest jakoś super przyjemne. Można sobie co nieco odbić. Jest zasada z labiryntów, że zawsze w prawo. Skręcał cały czas w prawo. Okej, okay, teraz jestem tutaj. To już prawie jest w dobrym miejscu. Bo jak teraz wjadę tam... No to się rozumiem, tu coś jest. Tam jest powrót, tędy w górę jesteśmy. Tu się nie da niestety. Czy można się coś więcej do tej grze dowiedzieć? No to jest gra, to jak widać, no troszeczkę jak DayZ, że się jedzie. Prawda? Już zdobyłem konia, a to ciężko było zdobyć w tej grze konia. Zdobyłem konia i teraz szukam tutaj składu z amunicją i na końcu mnie zabije pewnie taki wielki boss. Ale mam nadzieję, że będzie inaczej. No, już prawie. Zaraz, spokojnie się zastanowić. Teraz tak, włączyć ten GPS. No i to jest tam, tu za zakrętem, już tutaj. Tą drogą pojechać. Wpisz no clip. Nie, żadnych cheatów. Trochę jak Test Drive Unlimited 2. Właśnie dwójka, czy grałem w nią, ale nie podobała mi się. Czy da się zginąć w tej grze? No tak! Tutaj niewprawny gracz. Ja wiem, że tak wygląda na lamieniu, ale ta gra jest naprawdę trudna. To jeszcze zanim było Dark Souls, zanim Ninja Gaiden, to ona właśnie wyznaczała te takie granice ludzkiej wytrzymałości, przede wszystkim cierpliwości. Jak się jeździ na tym durnym koniu. Okej, coś nowego się pojawiło. Schody. Trochę jak Dwarf Fortress. Tak. Zanim było Dwarf Fortress właśnie, to ludzie tutaj się stresowali i walczyli. No i... Jest. Nowe miejsce. Na Banksu nigdy nie byłem. Tu są schody. Zapamiętać, żeby ten nie trafić drugi raz. No i no weźcie, czuję, że jestem blisko, no. Jak pojadę tu i teraz skręcę w prawo, no to już prawie jestem. O! No i to jest chyba to. Tutaj i potem w lewo jesteśmy. No, jest jakaś większa przestrzeń. Jest słońce. O, wskazuje mi, że jestem dobrze. No i proszę, i odrobina chęci się jest. Obejrzyjcie, nie trzeba, jesteśmy. Tutaj stary ten, o. Ewidentnie miejsce zrobione, by polować na kolosy. No i cudownie. Schody. O, tu jest wjazd dla konia. Jest muzyka,
Jak jest muzyka, to jest sygnał, że coś się dzieje. To jest muzyka robiona przez Johna Williamsa z Kośnokiego. Tu teraz skomplikowane mikro z koniem. Jakbyście widzieli jakiś taki lewy stream, to byście zwrócili uwagę, że pewnie bohater spada 15 razy do wody. Ale nie u mnie. No i teraz tylko znaleźć, że tak się wyrażę, frajera, zabić frajera. Jest i woda, tak. Wszystko się zgadza. To jest chyba taki starożytny basen, bo tu jest skocznia. Bardzo fajna, albo pływalnia. Dawniej wszystko robili większe. Dawniej było więcej kamienia na świecie, no i tyle. Mogli sobie pozwolić. Ja wyjdę na najwyższy poziom. On ma być w głębinach, z tego co pamiętam. O, coś tam się świeci. Proszę, proszę. Przepraszam. No to co się robi w takich tych? Mam nadzieję, to przypomina tą jedną mapkę z Quake'a 1, cysterna. Nie ma niestety sygnału, żebym złapał, ale coś mi mówi, że jak zrobię super skok, bulwo, to będzie pływający boss, podejrzewam. O. No i teraz rozpoczyna się ważne i życiowe próba zwrócenia na siebie uwagi. No i jakże to zrobić? Ano za pomocą broni, która wtedy jeszcze była kosmosem, jeśli chodzi o pomysłowość. Łuk. Tak podejrzewam. O, strzały się unoszą na wodzie. To jak nie łuk, to ja się może chwycę tego. Jak w dowcipie o tych dwóch elektrykach. Nie powinno mi to krzywdy zrobić. Na stówę jest realistycznie. Ktoś ci widział na przykład, jest... To, że... O. No i nieźle. I jestem. No i teraz tylko zabić. I tu się wszystko mu świeci chyba, z tego co rozumiem. Udałoby się jakoś... dojść do głowy, zadziabać i tyle. Nurkuj za nie, no to robię. To jest jak scena... Było to kilka takich filmów dokumentalnych, bohater rozwalał łódź podwodną. Jakieś filmy z Jamesem Bondem, wcale nie fikcyjną postacią i tak dalej. Nie do końca jest realistyczne to, że ma włosy. Bo czyli wiadomo, że nowa generacja i Tres FX, ale włos pod wodą jest niepotrzebny troszkę. O, to krzywdę robi. W końcu prąd. Muzyka to jest taka wariacja Rimski-Korsaków Lot Trzmiela. Boli! Świetna jakość wody w ogóle, tak między nami mówiąc. Między nami sympatykami wody. Że foki mają włos... A tak, mają, prawda? Boże, coś tam je tymczasem kopie. Żeby nie było, że po raz pierwszy zdechnę... Czy tu się regeneruje zdrowie?
nadzieję, że tak. Że jak sobie postoję, to mi się zregeneruje. Tekana mówi, że we włosy się może wplątywać plankton i małe ryby, którymi się żywi. Więc dlatego realizm. No tak, tylko teraz mam problem. To jest jakaś apteczka. W normalnych grach jest apteczka. Powoli się regeneruje. To spoko, posiedzimy i posiedzimy i będzie. Ja go pójdę potem i zabiję. Regeneruje się, spoko. Jeszcze minutka i wracam do akcji. Ładna woda, naprawdę. Woda się zachowuje świetnie. Kidwater widać i wszystko. Połcina i wieżyczki z prądu, a to się da? Czy to jest w ogóle ma sens? Ja spróbuję najpierw zaatakować te wieżyczki przy pomocy łuku. I łukiem się nie da. Widzieliśmy, że się rozbiło. Kurde, zszedł pod wodę. I razi, skubaniec razi. I w ogóle koleś mi tu gdzieś się zaplątał. To jest, podejrzewam, błąd po prostu. Zaraz, ja tu sobie zregeneruję wszystko. Najmę wszystkiego jeszcze raz. A to paskuda. Więc tak, razi. Też te żółte ludziki wymyśliły. Tak, strzały się nie da używać. Nie chcę wypłynąć teraz, chociaż coś tam knuje. Zdrowie się odnawia. No nie, musi być jakiś sposób. Ten prąd mnie zatłucze u tego pajaca. Okej, wypływa. Mam nadzieję, że mi zapisało niedaleko. Bo by była lipa. Spoko, spoko, spoko. GG, ale to nic. Dobrze, że tam były niedaleko zapisy i ich nie zlewałem. Bo jakbym... O, dzięki Bogu. To jest dobra gra. Dobra, płynie, mam cię gdzieś. Pokazówkę można przewinąć. I teraz, kurde, czy coś tu jest ciekawego? Nie, jakby go gdzieś by wyrżnął głową w jakiś wystający tu element dekoracji. Może. Koń pomoże? Konia się nie da wezwać. A koń pływa, nie? Jakby koniowi kazać, to by popłynął. Znaczy, ja tam zginąłem, ale to właśnie dlatego, żeby ktoś tam pytał, czy można zginąć. No można, i dlatego zginąłem. Pływa. No jak to zwabić, takie dziadostwo? Twój koń tak biegnie po dnie. Uwaga! Ten dziad. Troszkę kopnął. No i niestety... milimetra... ładną mam płetwę. Spróbuj go dziabnąć przy pożydełkach. Czyli ja go na pewno dziabnem, te pożydełka mnie drażnią. Jeszcze raz, niech to tu wróci i da mi... trochę tego.
Nudzi. Nudzi, nudzi. Czyli problem jest to, że pajac nie potrafi nurkować zbytnio. Jakby tak zszedł na 30 metrów, to byłoby łatwiej. Mam nadzieję, że tego nie słychać teraz, co się dzieje. Okej, płynie. Okej, to zmikrować, to zmikrować. W ogon się zaczepić. No i teraz tak. Musisz go uziemić. Tak, klatkę Faradaya jakby się dało zrobić. Tylko ta gra może tego nie uwzględniać. Chyba, że jeszcze można by mu się o brzuch zaczepić. Albo, czy to będzie bolało? A, skubany. Tak, czy to mi zrobi? Tu coś mu świeci za tym. O, o, o. Tu mu miga. Boli, boli, boli. Ej, no i dobrze. Czyli wyłączyłem mu jedno parzydełko elektryczne. Tu jest drugie. On zaraz zginie w takim razie. Po prostu tutaj było troszeczkę błąd graficzny, nie było widać tych jego... No i to też wyłączone. Wyłączone, przepraszam. Odrobina myślenia, no. Taka gra. Czy mu się to teraz odradza? To znaczy nie jest... Co mi się podoba w tej grze? Ona jest realistyczna, nie ma odrodzenia energii. Ja tutaj dziadowałem, dziadowałem i umarłem w końcu. A teraz mi kurczę tutaj na chwilę weźmie. Ale to nie, tam ja się kiedyś znajdę, cytując piosenkarkę polską. Strasznie nisko zeszliśmy. Żeby nie dostał jakiś... No to nie ma akwalungu, więc choroba dekompresyjna nie grozi. Ale spoko. Okej, ujęcie na czekanie. No i teraz tylko, ładnie tu go podejść. Dobrze wymikrować. I będzie. To gdzieś tam płynie, Boże, jak to nudzi. Jakim cudem oddycha pod wodą? Człowiek nie oddycha pod wodą. Ten, czy mówi o tym, tam też protagonista. To jest to słowo takie... Takie trochę śmieszne. Okej, okej. I uwaga, uwolnić orkę. Jest, chwyciłem. Trzymam go, on teraz on się już nie wyrwie z mojego chwytu. Tak naprawdę się wydaje, że on mnie ciągnie, ale to ja go ciągnę. I teraz tak, tutaj będzie szybki, dobry wdech. No, kolego. Coś my tutaj cheatujemy z tego, co widzę. Ej, błagam, o.
Wyrwij chwasta, tak. Teraz tutaj przechodzę. Chwyt. Smata wielorybnika. Ej, bardzo ładne porównanie. Czy to jest wszystko? Jest smata wielorybnika, polowanie na słonie wielkości budynków i tak dalej. Wszystko tu jest. To jest dobre. Gra, w której w gruncie by gra miała wszystko w sobie. Po co kupować więcej gier, jak można kupić jedną? A ta jest droga. Tutaj u mnie są głównie drogie gry. Jeszcze jakby były planety, jak w tym Planet Side. I księżyc, ale to księżyc pewnie będzie, ale to później. Uwaga, teraz tu. No i zaraz zabijemy. Czy zabijemy? No to jest taka rola, jak ma, prawda, leśniczy, że chore zwierzątko. Trzeba mu pomóc. Okej, wyłączam tutaj czujnik. No i jest elegancko. Punkt G zarysowany. Podziękował. Tam widać w lewym górnym rogu wskaźnik zdrowia. No i to, no nie ma zdrowia, nie ma życia, dziękuję. A, miło siadło, naprawdę miło siadło. No i tłumy wiwatują, dzieci rzucają kwiatami. Ja teraz próbuję jeszcze szybko wymikrować te macki, co wyłażą z tego tam potwora. To jest chyba taki, był kiedyś film na wykopie wczoraj z tego, z BBC, że to grzyb wychodzi, który go opętał, diabeł. Ja mu pomogłem i... O, tylko wchodzi we mnie, ale ja jestem odporność. I już będzie dobrze. No i teraz się łączymy z... najpierw z tym systemem do zapisywania gry. I... ładne, trofeum się zdobyło. Mam nadzieję, że to widać. Ja tu save'uję oczywiście, bo mnie stać. Bo mam twardy dysk na konsoli. To jest... nie byle co. No i 7. To już jest połowa. Jak zaokrąglić? Już będzie z górki. I powoli się będziemy mogli zastanawiać, o co tutaj chodzi, tak naprawdę. To było o mrówkach, nie o kolosach. No ale to jest taka proporcjonalna, proporcja odwrotna. Okej, łączymy się tutaj ze studiem głównym. Sądząc po poetyckim opisie, który tutaj przedstawił jeden z narratorów, to będzie jakaś zmutowana wiewiórka. Wielka, bo to jest jakiś tam ogon uwięziony w lesie, cień, który wspina się po ścianach. Ładnie biega koleś. No, włazimy tutaj. No to ja sobie zasejwuję modlitwą. Ja będę wieczorem. Aj, przepraszam. Jak nie, będę musiał się położyć spać. I wieczorem będzie The Last of Us.
No, zdrowaś, Mario. Save. 3-3-3. Szkoda, że nie wyszły same trójki, no ale to tam... No nie ma czasu w tej grze. Tyle. Tyle na teraz. Widzimy się wieczorem. Mam nadzieję. Buziaki. A to jeszcze jakiś taki promotyw na koniec, że muzyczka, że wszystko, że się ludzie jarają. Będzie wyglądało, jakbym to montował 2 godziny w Adobe Premiere Pro.